Otwieram obrady 13. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje te podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam Wysoką Radę. No, ostatnio spotykamy się często, ale okoliczności wymagają podejmowania decyzji przez Wysoką Radę. Witam serdecznie Panią Starostę Elżbietę Zabłocką i Pana Wicestarostę Pawła Wójcika, Pana Skarbnika Arkadiusza Gnesa, Panią Sekretarz. Panią Kierownik Biura Rady. Proszę Państwa, formalnie podejdziemy do obrad. Sprawdzimy kworum. Taki mamy teraz obowiązek. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że mamy kworum, możemy podejmować decyzję. Wpłynął wniosek datowany na 3 grudnia od Pani Przewodniczącej Zarządu Powiatu Starostę Elżbietę Zabłocką i w porządku obrad zaproponowanym przez Panią Starostę widnieje. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 13. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Drugi punkt, stwierdzenie prawomocności obrad. Trzeci punkt, ustalenie porządku obrad. Czwarty punkt, podjęcie uchwał w sprawach zmian budżetu powiatu na rok 2024. Podpunkt B, zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. I punkt piąty, zamknięcie obrad 13. sesji Rady Powiatu. Z formalnego punktu widzenia zapytam, czy zarząd, pani starosta wnioskuje o zmianę porządku, bo tylko zarząd może to uczynić. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie, jak rozumiem, porządek obrad został odczytany, potwierdzony przez panią starostę w imieniu zarządu. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwały zmian budżetu powiatu na rok 2024. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały numer 13/77/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz stosownych przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. W tej kwestii zostały udzielone wyjaśnienia. Same kwoty Państwo macie w treści uchwały w paragrafie od 1 do 6. A sama zmiana, odczytam te trzy punkty, które zawarte są pod projektem uchwały. Zmiana dotyczy podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację zadania Strzelnica w powiecie 2024 w kwocie 200 tysięcy złotych. Z tego co wiadomo, to dotyczy zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, dawna odzieżówka, bo to tak wszyscy kojarzymy w Bartoszycach. Punkt drugi, udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na realizację zadania modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w kwocie 128 544 zł. I punkt trzeci, przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi. W tym zakresie pani starosta i pan skarbnik udzielili wyjaśnień. Jeśli są jakieś pytania, a nie ma, to w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
14 głosów za. Informuję Wysoką Radę, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę nr 13/77/2024 i mamy drugi projekt uchwały podążający za tą pierwszą uchwałą. To jest uchwała nr 13/78/2024 z Rady Powiatu Bartoszyckiego z 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I tutaj od paragrafu 1 do 5 te zmiany wynikają ze zmian w załącznikach do tej wieloletniej prognozy finansowej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przeprowadzimy głosowanie. Kto jest za? Przeciw nie ma, głosów wstrzymujących się głosów nie ma. Bardzo dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam obrady 13. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.